W 2004 roku w Bułgarii, w drugim co do wielkości mieście Bułgarii, jest nim Plovdiv, doszło do zupełnie niezwykłego, okrutnego przestępstwa. Mianowicie dwie dziewczynki, 14-letnie, zamordowały swoją koleżankę i rówieśnicę, rozebrały ją, wzięły jej telefon komórkowy, ten telefon zostawiły w lombardzie i na drugi dzień przyznały się do zbrodni. Tu chcę powiedzieć, że rodzice na jednego dziecka бяха учител и лекарка, родителите на другото дете, инженер и учителка, деца от така средностатистическите добре живеещи в България семейства. И тя бъде, че обидвите девчинки походили с нормални, непатологични родини. То бъде средностатистични, нормални родини, интелигентски родини в Българии. Rodzicami jednej z tych dziewczynek była lekarka i nauczyciel, a drugiej nauczycielka i inżynier. Nie miałam zamiaru pisać powieści, chciałam po prostu wytłumaczyć samej sobie, przede wszystkim sobie jako matce, jak to się w ogóle mogło zdarzyć. Napisać to objaśnienie do samej siebie i исключително bardzo. За около 2 месеца, някъде към края разбрах, че това всъщност то се получава не обяснение, че се получава роман. И написавам то обяснение на самия себе бързо шибко, пълно заради якихто 2 месеца. И на концу, като скончавам писа, се зориентовам, че то не е обяснение, не е тлумачение, тако че с тега вишла повещ. И те дети родили се в першим року вълнощи. Urodziły się w roku 90 i w jego okolicach. I w tym czasie my, ich rodzice, byliśmy zajęci mnóstwem ważnych rzeczy. I mianowicie cieszeniem się z wolności, szukaniem pracy, myśleniem o wyjeździe za granicę, wyjeżdżaniem, wracaniem, staraniem się o zwykłe przeżycie lub staraniem się o zarabianie wielkich pieniędzy, wiecami. Wszystkim, tylko nie własnej pieśni. No to że z ogromną przyjemnością czytacie. Miała pracować te personaże, co są prawdopodobnie. Te obrazy tych bohaterów i one są bardzo złożone zawsze. Nigdy nie są oczywiste. Te sowiny jednego złożone nigdy nie są oczywiste. Ciekawi mnie to, skąd pani czerpie inspiracje dla tych personaży. Przede wszystkim chodzi o matki, tak, o tę obecną książkę. Zrobiliśmy z kolegą Stynianem Petrowem adaptację, teatralną adaptację powieści i kiedy w teatrze, który wystawił ją, był przeprowadzany casting na rolę zarówno matek, jak i córek młodych ludzi, to bardzo wiele z tych kobiet, które przychodziły, mówiły: wie pani co, to jest taka historia, która mnie się zdarzyła, którą ja znam. A kiedy piszę romana, aż nie mam nic jeden konkretny człowiek i konkretny prototyp, no i zgleda, a idee są uwierzone w wzduchu. A kiedy pisałam tę książkę, nie miałam ani jednego konkretnego człowieka, nie miałam nikogo, kto by stał się konkretnym prototypem konkretnej postaci. Ale wygląda na to, że pewne idee po prostu gdzieś błądzą w powietrzu i one są. I oskarżano mnie czasem, że wyrzucano, że ta powieść jest taka ciężka. I moim jedynym usprawiedliwieniem było to, że ja mówiłam o rzeczywistości, opisywałam rzeczywistość taką, jaka była, mimo że była taka ciężka. Zresztą to mi się stało, że когато изречем нещо, това вече е началото на изцелението. Когато не го задържаме вътре в нас, а го успеем да изговорим болката, тогава, едва тогава имаме шанс да се гледаме и да започнем да я лекуваме. Видае ми се, че сформулование чегош, оповедение чегош, то е уж перши крок до вилечения. Че кеди wyartykułujemy ból, to już daje jakąś szansę przyjrzenia się mu, zanalizowania go i zapobieżenia.
na deser chciałbym panią zapytać o coś bardzo ważnego, a mianowicie wywodzi się pani z domu bułgarskiego klasyka Dmitra Dimowa. Jest od doma, od semestru to na bałgarskie klasyki. Jest pani jego córką. Innego wadaszteriasty. Czy mogłaby się pani podzielić wspomnieniem o ojcu? Napisał to Międzynarodny Pisarz Zresztą w Bukureszcie. Miałam 5 lat, kiedy mój ojciec zmarł na udar podczas międzynarodowego spotkania pisarzy w Bukareszcie. I to jest неутешима рана за едно дете. Той е като белег през целия му живот, защото тази липса на баща не може да бъде наваксана нито от деца, нито от семейство, нито от кариера, нито от книги. И то е така рана, която носи през цяло свое житие. То е рана, която си никога не заближни и която не може да бъде вилечена ani przez własną rodzinę, przez dzieci, przez karierę, przez książki. Poniekąd si myślę, czy sam stanę, czy stanę pisarzem sam, żeby być poblizu do niego. Czasami sobie myślę, że zostałam pisarką tylko po to, żeby być bliżej ojca. Czasami pytają się mnie ludzie, czy ja się nie... Jak to jest żyć w cieniu, być pisarką i żyć w cieniu takiego wielkiego pisarza? Czy ja się nie bałam? Czy ja się nie wahałam przed tym, żeby ruszyć tą samą drogą? Owszem, tak było. I do 27 roku życia nie pisałam, a jeżeli pisałam, to wyrzucałam. Ale bardzo dużo mnie to kosztowało. I właśnie mając 27 lat uświadomiłam sobie, że nie mogę dalej w ten sposób żyć, że muszę zrobić to, co czuję, że muszę zrobić i wziąć na siebie tę wielką odpowiedzialność, ten krzyż, powiedziałabym, pójść tą samą drogą, którą szedł mój ojciec. Może by, jak u Bułgarii, była jedna spokojna strona, jak u Szwajcarii, da pisatelite może da si pozwolić, da bądź apolityczni, но в този казан, в който врим тези години на преход, така смятам като свой дълг да вземам и да отстоявам своята политическа позиция. Бих може, гдеби България била спокойна краем, например Швейцария, то писаже, поети могли би себе позволить на това да бъдат аполитичними, але jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy, jeżeli jesteśmy, właściwie wszyscy gotujemy się w takim wielkim kotle, to uważam, że to jest niemożliwe i uważam za swoje prawo i swój obowiązek mieć pozycję, mieć jakąś własną opinię, własne stanowisko i nie odcinać się od polityki.